skończyłeś? Witajcie przyjaciele, nazywam się Artur Mazurkiewicz. Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską Twierdza Słowa. I mamy dla was informację, która może zmienić wasze życie. Informację, która wywrze wpływ na całe wasze życie. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. Każdy człowiek potrzebuje nawiązać z nim relacje. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Duch człowieka, który przychodzi na tę ziemię, jest nieaktywny, jest obumarły i ten duch potrzebuje powstać do życia. Ten duch potrzebuje zostać aktywowany. Relacja pomiędzy człowiekiem a pomiędzy Bogiem jest przerwana, kiedy człowiek schodzi w atmosferę tego upadłego świata. Ale 2000 lat temu przyszło rozwiązanie. Przyszedł Jezus, ucieleszony żywy Bóg. Przyszedł po to, aby zbawić człowieka, aby człowieka uratować, aby naprawić ten zepsuty element w człowieku. Przyszedł po to, aby wziąć na siebie jego winę. I chcę ci powiedzieć, że do nieba nie idzie się dlatego, że jest się katolikiem, protestantem, świadkiem Jehowy. Do nieba nie idzie się dlatego, że się robi dobre uczynki, że się jest w kościele, że ma się dobry stosunek dla księży, czy pastorów, czy kogoś tam jeszcze. Do nieba idzie się dlatego, że się uwierzyło w ten prosty fakt, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął grzech człowieka na siebie. Boga nie interesuje, jaką masz ideologię. Boga nie interesują twoje poglądy polityczne. Jego interesuje to, czy przyjąłeś, to, co się wydarzyło na krzyżu 2000 lat temu. Akt wiary, prosty akt wiary w to wydarzenie zaprowadzi cię do nieba. Możesz mieć pewność tego, że gdy uwierzysz w tą prostą prawdę, wejdziesz do nieba i nikt cię z tego nieba nie zabierze. Nikt cię nie wykradnie stamtąd. Czeka cię niebo, możesz być tego pewien, że uwierzysz w to. Biblia mówi tak na ten temat. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, nie każdy, kto robi dobre uczynki, nie każdy, kto jest w porządku, nie każdy, kto karmi głodne dzieci, ale każdy, kto w Niego uwierzy. Każdy, kto w Niego uwierzy, On tam 2000 lat temu wziął na siebie winę człowieka, wziął na siebie chorobę człowieka, zmiażdżył diabła, pokonał go raz na zawsze i spowodował, że człowiek może stać się dzieckiem Boga, że człowiek może stać się pojemnikiem na całą Bożą potęgę, że człowiek może stać się mieszkaniem Bożego Ducha, ale na Tobie ciąży odpowiedzialność, na Tobie ciąży decyzja, czy Ty chcesz przyjąć tego Boga, czy chcesz się z Nim pojednać, czy chcesz mieć pewność tego, gdzie pójdziesz po śmierci. Ja wiem, kim jestem, ponieważ spotkałem się z Bogiem w swoim życiu. Ponieważ ponadnaturalna moc Boga wstąpiła do mojego życia. Chcę ci coś powiedzieć. Nie musisz chodzić u diabła na smyczy. Nie musisz chodzić w ograniczeniach. Nie musisz chodzić w zniewoleniach. Nie musisz mieć depresji. Nie musisz być biednym. Nie musisz być biedną. Możesz pojednać się z Bogiem i zwyciężać każdego dnia. Możesz zwyciężać każdego dnia, jeżeli uwierzysz w tę prostą prawdę, że Jezus 2000 lat temu pojednał cię z Bogiem. Jeżeli weźmiesz ten dar, to tak jakby ktoś położył przed tobą kluczyki do Ferrari na stole i powiedział, masz, to jest ode mnie dla ciebie. Ale to na tobie ciąży odpowiedzialność, aby wziąć te kluczyki i zacząć z tych kluczyków korzystać. To jest twój wybór, to jest twoja decyzja. Wróć dzisiaj do domu, jeżeli chcesz, zawołaj do Niego. Jeżeli ten człowiek, który głosił na ulicy, mówił prawdę, Boże, ja chcę to wiedzieć, ja chcę to zrozumieć, ja chcę to przyjąć, co się wydarzyło na krzyżu. Chcę Ciebie doświadczyć, pokaż mi, że to prawda. A ja gwarantuję Ci, że jeżeli szczerze do Niego zawołasz, jeżeli szczerze będziesz Go szukać, to On szczerze Ci odpowie. On Ci odpowie, doświadczysz Go. Jeżeli tylko zechcesz, podejmij decyzję.